Przede wszystkim na początek witam Państwa bardzo serdecznie. Po drugie, przepraszam, że nie zamówiliśmy pięknej pogody, ale mogę zapewnić, że zamówiliśmy piękną przyrodę i o tej pięknej przyrodzie opowie nam ekspert, dyrektor Ogrodu Botanicznego, profesor Zygmunt Kącki. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie w Ogrodzie Botanicznym. Miejscu. Tak, w miejscu, wyjątkowym. O którym będziemy rozmawiać jeszcze dzisiaj przez najbliższych kilka minut, ale chcę zapytać na początku o te magnolie, bo to one no naprawdę cieszą się ogromną popularnością. Jak zdążyłem ustalić się w rozmowie z panem jeszcze przed rozpoczęciem naszego nagrania, 2000 osób przyszło w ciągu jednego dnia, aby je zobaczyć. Bo warto, bo ponieważ to królowa obecnie ogrodów, jeden z piękniejszych drzew, krzewów, które możemy podziwiać właśnie na początku wiosny. Niezwykłe kwiaty, zresztą niezwykłe rośliny jako takie, znamy 120 gatunków około występujących naturalnie w Azji, w Ameryce. No i całą gamę odmian różnego rodzaju już wykreowanych dzięki działalności człowieka, a właściwie jego trochę pazerności na to piękno, po to by z magnolii białych, różowych, fioletowych, czerwonych uczynić nawet magnolie żółtymi. Więc ręka ludzka w krzyżowaniu, w hybrydyzacji tych roślin jest no, wszechobecna niemalże. Rośliny bardzo popularne, piękne, ale musimy też pamiętać, że rośliny bardzo stare. Pamiętają czasy na Ziemi, kiedy były dinozaury, to ich protoplaści właśnie zaczęli się rozwijać. Nie było jeszcze motyli, nie było jeszcze pszczół, więc do zapylania posłużyły im na przykład chrząszcze. Jest to niezwykła rzecz w świecie właśnie roślin. Magnolia jest też wielkim symbolem, szczególnie w Azji. Jest kojarzona z cierpliwością, jest kojarzona z miłością i co ciekawe, miłością dla przyrody. Więc potraktujmy ten symbol właśnie w ten sposób, aby nam pomagała również, dekorowała nasze obejścia, nasze ogrody, ale też pomagała w chronieniu przyrody. Magnolia jest również niezwykłą rośliną, ponieważ jej osobliwe kwiaty, często obficie pojawiające się na drzewach, co można podziwiać teraz w Ogrodzie Botanicznym, jest pełnia ich kwitnienia. Również dostarczają zapachu, bo niektóre z nich pięknie pachną. Państwo tego nie czują, ale naprawdę. Warto. Jest również rośliną leczniczą. Płatki były marynowane i spożywane. Robione są z niej herbaty, więc wszechskory również można robić napary na różnego rodzaju dolegliwości. Więc generalnie roślina o wielu, wielu zastosowaniach, ale najważniejszym chyba jej wartością jest no, piękno tych niezwykłych kwiatów, które zresztą są kwiatami, my określamy je pierwotnymi, ponieważ mają specyficzny układ elementów okwiatu, spiralny, co jest właśnie charakterystyczne dla pierwszych roślin okryto-zalążkowych, które pojawiły się na Ziemi. A te magnolie nasze od dawna tutaj w Ogrodzie Botanicznym? W Ogrodzie Botanicznym magnolie, odkąd ja jestem i pamiętam, bo uczyłem się, studiowałem też we Wrocławiu, były. Mamy stare okazy, myślę, że nawet i kilkudziesięcioletnie. I teraz w pełni kwitnące, pięknie kwitnące magnolie gwiaździste. Już może w tym roku też niebawem doczekamy się zakwitnięcia magnolii wielkokwiatowej, więc będzie to wyjątkowa też, ma olbrzymie, piękne kwiaty. Magnolie kwitną różnie, jedne kwitną przed ulistnieniem, które właśnie teraz spektakularnie pokryte są właściwie w całości kwieciem. Natomiast inne kwitną łącznie z liśćmi. Także przepiękne rośliny, bardzo różnorodne, ale też chętnie wykorzystywany właśnie w ogrodnictwie jako jeden z ważniejszych elementów dekoracyjnych ogród właśnie wiosną. Panie dyrektorze, ale domyślam się, że to nie jedyny powód, żeby Was teraz odwiedzić. Nie jest to jedyny powód, dlatego że mamy też pełen już festiwal roślin cebulowych. Dzięki temu, że w sumie pogoda jest taka niezbyt sprzyjająca plażowaniu, ponieważ jest chłodno i wilgotno, to przeciągnięty został okres kwitnienia właśnie roślin cebulkowych. Za chwilę będziemy mieć eksplozję niezwykłej ilości tulipanów, które dla Państwa specjalnie sprowadziliśmy. Upajają zapachem hiacynty, które są obecnie w pełni kwitnienia. Alpinarium zaczyna pokrywać się z roślinami kwitnącymi tak zwanej piątki wiosennej, między innymi ubiorka, mnóstwo szafirków. No jest przeurocze, a poza tym zaczyna się pojawiać soczysta zieleń. To, co jest najpiękniejsze w okresie wiosennym, właśnie te pierwsze liście, które mają niezwykły kolor zielony. Za nami widać pięknie już ulistniające się
kasztanowce. No czekamy, za moment matury powinny zakwitnąć i zasygnalizować maturzystom, że czas najwyższy wziąć się do pracy, bo za pasem matura. No tak, a być może nawet i studentom akademickim, że już niedługo te prace trzeba będzie oddać czy napisać, bo to taki okres roku. No i zachęcamy ich do tego, żeby studiowali botanikę i przychodzili do ogrodu uczyć się botaniki. Mamy bardzo dużo też gatunków zagrożonych i ginących, zarówno rodzimych, pochodzących z naszego kraju, Europy, ale też mamy gatunki oczywiście egzotyczne z innych szerokości geograficznych. Piękne nowe szklarnie sukulentowe, całe bogactwo roślin tropikalnych. Jeszcze zachęcam szybko zobaczyć, trzeba przyjść, Amorphophallus titanum, czyli tego to dziwidło właśnie olbrzymie, którego jeden liść będzie można jeszcze zobaczyć, ponieważ powoli zaczyna wchodzić okres spoczynku, no i może w przyszłym roku będziemy mieć kwiatostan. Panie dyrektorze, a jak właściwie, w jakich godzinach można Was teraz odwiedzić, w jakich dniach? Bo wiemy, że przed nami też okres majówkowy, na pewno wiele osób będzie zainteresowanych, żeby odwiedzić Was właśnie wtedy. Ogród jest czynny codziennie, w niedzielę święta od godziny 9 w kwietniu do godziny 18, a już od maja będzie otwarty do godziny 19, będzie można zwiedzać do 20, także gwarantowane kilkanaście godzin przyjemności w otoczeniu niesamowitej przyrody. No, tak ogólnie określam, ale przede wszystkim kompozycji roślinnych, różnego rodzaju gatunków oraz ich odmian, bądź też typowych krzyżówek roślinnych. Wyjątkowe miejsce, również architektonicznie piękne założenie. No, trzeba tutaj być. Trzeba tutaj być, żeby poczuć właśnie ten klimat secesyjnego, pięknego, zabytkowego ogrodu botanicznego. Mam nadzieję, że chociaż cząstkę tego klimatu poczuli właśnie Państwo podczas naszej rozmowy, za którą bardzo serdecznie dziękuję i również zapraszam tutaj do ogrodu, a za rozmowę dziękuję bardzo serdecznie. Profesor Zygmunt Kącki był dzisiaj naszym gościem, dyrektor ogrodu botanicznego. Dziękuję bardzo. Rozmowę poprowadził dla Państwa Dariusz Nowakowski, otoczony piękną przyrodą, że aż trudno się nie uśmiechać. I ten uśmiech właśnie Państwu posyłam. Do zobaczenia, do usłyszenia.